Cześć, witam Was w najnowszym odcinku Rap Unboxing TV. Dzisiaj nie lada gratka, bo pokażemy Wam płytę z USA, a jest to Missy Elliott, której jeszcze nie było na naszym kanale. A sytuacja jest o tyle ciekawa, że jest to wydanie typu Original Album Series i jest to kompilacja, która ukazała się w 2013 roku. Oczywiście płyty, które tutaj wchodzą w jej skład, są starsze. Zobaczmy, co znajduje się w środku. Kiedyś chyba wypowiadałem się o takich wydaniach niezbyt pochlebnie, aczkolwiek cena była zachęcająca, więc zaopatrzyłem się w nią. Ok, więc tak, z tyłu znajdziemy informacje, jakie płyty wchodzą w skład tej kompilacji, a jest to aż 5 pierwszych płyt od Missy Elliott, czyli mamy tutaj Supa Dupa Fly z 1997, Dirty World z 99, Missy So Addictive z 2001, Under Construction z 2002 i This Is Not A Test, czyli brakuje nam ostatniej płyty The Cookbook, chyba z 2015, mogę się mylić, i mini albumu Iconology. Mielibyśmy wtedy całość jej dyskografii w jednym wydaniu, więc szkoda, no ale już nie można mieć wszystkiego. W środku znajdziemy takie tekturowe koperty na płyty w stylu dodawanych filmów DVD, na przykład do Pani Domu, jeżeli kojarzycie takie wydania. Powiem Wam tak, mam nadzieję, że Wy jako widzowie tego kanału znacie tą panią, bo jej twórczość zawiera co najmniej kilkanaście świetnych bangerów, a to, co zrobiła z Timbalandem, było swojego czasu bardzo nowatorskie i moim zdaniem do dziś się broni i lubię do ich twórczości wracać. Dlatego też kupiłem tą kompilację, bo wstyd przyznać, ale nie miałem nic od niej na półce. W środku krążek z tracklistą. Daryl World, druga płytka od Missy. Sporo gości. Chociażby na tej płycie mamy Eminema, Big Boya z Outkastu, Redmana, Lil Mo, Lady Soul, Lil Kim, Aliyah i Da Brat. Znowu Lil Kim, Beyoncé. Serio, jeżeli coś przez te unboxingi mogę do Was powiedzieć, to powiem Wam to, żebyście sobie sprawdzili te płyty. Na pewno na serwisach streamingowych można je sobie obczaić. A ta muzyka jest naprawdę sztosem. I wreszcie będę mógł jej sobie prawidłnie słuchać z CD. Under Construction. Nie, to są naprawdę takie bangery, które rządziły parkietami w latach 90. i 2000. Coś wspaniałego. Ok, i została nam jeszcze ostatnia płytka z kompilacji This Is Not A Test. Tu mamy gościnie m.in. Mary J. Blige, Jay-Z, Elephant Man, Fabulous, R. Kelly, Monika i Billy Man, Nelly, znowu Mary J. Blige, producent wykonawczy oczywiście Missy Elliott i Timbaland. Fajnie. Powiem Wam, że
jest to jakiś kompromis, tak? Jeżeli miałbym sobie te płyty kupić, które wcale nie są dostępne w przystępnych cenach na polskim rynku, no to wydałbym troszeczkę sianka, tak? To chociaż w ten sposób mam taką kompilację kawałków, przy których wybawiłem się na wspomnianych wcześniej imprezach i będę mógł sobie tego słuchać CD. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tego typu wydaniach, czy kupujecie takie wydania, bo z tego co wiem, to jeszcze jest Outcast, mam go, kiedyś wam go pokażę, jest Mobb Deep, jest Wu-Tang, coś tam jeszcze jest, no plus oczywiście jeszcze płyty z innych gatunków. Okej, na dziś byłoby to wszystko, dziękujemy wam za obejrzenie filmu, subskrybujcie nas na YouTube, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Polubcie nas na naszych profilach społecznościowych na Facebooku i na Instagramie. Linki znajdziecie w opisie filmu. Na razie.